Bardzo proszę, poseł Antoni Błądek, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. W dniu dzisiejszym w Stalowej Woli odbywają się jubileuszowe uroczystości z okazji 70-lecia elektrowni Stalowa Wola. W związku z tym pragnę wygłosić oświadczenie przedstawiające wysiłek ludzi pracy budujących elektrownię Stalowa Wola oraz przedstawić jej rozwój na przestrzeni 70-lecia działalności. W 1937 roku z inicjatywy ówczesnego wicepremiera do spraw ekonomicznych i jednocześnie ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego rozpoczęto budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jedną ze sztandarowych inwestycji COP-u była budowa zakładów południowych dzisiejszej Huty Stalowa Wola. Drugą bardzo ważną inwestycją stała się budowa elektrowni, która stała się fundamentem rozwoju zakładów południowych, jak również rodzącego się miasta Stalowa Wola. Inwestycja budowy elektrowni na terenach tworzącego się hutniczego grodu była realizowana przez Okręgowy Zakład Energetyczny w Tarnowie, stąd jej pierwsza nazwa elektrownia OZ. Pierwsze prace budowlane wykonano wiosną w roku 1938, natomiast już 3 maja 1939 roku uruchomiono pierwszą turbinę 20 MW i oddano energię do sieci. Uruchomiono również wtedy dwa kotły rusztowe. W sierpniu 1939 roku nowo wybudowana elektrownia została poświęcona. W tym samym miesiącu do użytku została oddana druga turbina 20 MW oraz kolejne dwa kotły rusztowe. Okres II wojny światowej wstrzymał inwestycje prowadzone w Centralnym Okręgu Przemysłowym, co również przyczyniło się do wstrzymania prac rozbudowy elektrowni OZ. Po zakończeniu wojny przystąpiono do kolejnych prac inwestycyjnych, których owocem było rozbudowanie siłowni pierwszej o 3 kotły parowe OP100 oraz turbinę kondensacyjną 35 MW i ciepłowniczą 10 MW. W latach 1955-1957 wybudowana została elektrownia 2, składająca się z 4 kotłów pyłowych OP130 i 2 turbin kondensacyjnych o mocy po 50 MW. Lata 70. przyniosły kolejny rozwój elektrowni funkcjonującej w ramach zakładów energetycznych Okręgu Wschodniego w Radomiu, związanej z rozwojem pobliskiej kopalni siarki w Jeziórku. Dla potrzeb kopalni elektrownia została przebudowana głównie w celu bezzwrotnego podgrzewu wody do podziemnego wytopu siarki. W tym czasie turbiny kondensacyjne zostały wymienione na ciepłownicze 7UC60 i 7UP40, a następnie wybudowano dodatkowe dwa kotły wodne WP70 i WP120. Pod koniec lat 70. wybudowano jeszcze dwa bloki energetyczne o mocy osiągalnej po 125 MW każdy. Inwestycje lat 70. utworzyły elektrownię 3, która klasyfikuje elektrownię Stalowa Wola w grupie elektrowni systemowych. Od roku 1989 elektrownia stała się samodzielnym przedsiębiorstwem państwowym. Natomiast od 1 października 1996 roku elektrownia Stalowa Wola S.A. funkcjonowała jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. W maju 2007 roku Skarb Państwa wniósł aportem akcji elektrowni do Tauron Polska Energia S.A. w Katowicach. Elektrownia Stalowa Wola wdraża obecnie zadania proekologiczne, powodujące, że przy utrzymującej się na niezmienionym poziomie produkcji wyraźnie zmniejsza się negatywne oddziaływanie na środowisko. Szczególną uwagę poświęca się zasadom zrównoważonego rozwoju oraz strategii czystej produkcji. Wysoka Izbo, elektrownia Stalowa Wola stała się drugim po Hucie Stalowa Wola kamieniem węgielnym, który przyczynił się do rozwoju i rozkwitu miasta Stalowa Wola. Ciężka praca budowniczych elektrowni oraz kolejnych pokoleń energetyków zaowocowała znaczącym rozwojem Stalowej Woli oraz całego regionu Podkarpacia. Bez wątpienia od samego początku istnienia do dnia dzisiejszego elektrownia Stalowa Wola jest jednym z najważniejszych i strategicznych dla państwa polskiego zakładem pracy na Podkarpaciu. W dniu jubileuszu 70-lecia elektrowni Stalowa Wola pragnę z tego miejsca podziękować wszystkim,
którzy przyczynili się do jej rozwoju oraz wyrazić nadzieję na dalsze sukcesy, dynamiczny rozwój i bardzo dobre wyniki finansowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Poseł Artur Górski.